No hej, siemano. Lecimy sobie WZ-unią. Mam do pałki sobie włączmy. Przy okazji jak już mam jakieś jeszcze, także nie będę się krępował z nimi. Trzeba korzystać, póki są to. Trzeba brać garściami. Może nie na kredyty, no ale na całą resztę. Dobra, lecimy i bawimy się. Rewanż nadyszki. Słabe losowanie. Niestety. No niestety. Same dziewiątki dychy. No ale będzie szansa wykazać się, że zaraz spróbujemy coś tutaj ogarnąć. O, siema Speedy, siema. No, zbieram, zbieram, siema Speedy. Siemano, siemano. Jak tam kupujesz skrzynki? Coś ciekawego wyleciało? E3? Nie, E4. A u mnie okej. Leci jakoś. Poniedziałek jakoś się udało. Stałem dzisiaj rano, budzik mnie obudził. I przez chwilę naprawdę myślałem, że ten budzik to jakaś pomyłka. Że to dzisiaj do pracy nie idę. No a niestety trzeba było wstać za 25. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No trzeba jechać, to trzeba jechać. Ale jeszcze jutro i środa i wolne w końcu. Zasłużone zresztą. Aha, nasi tak agresywnie widzę. A u ciebie? Co tam? Mówisz? Zobaczymy, czy tak będzie. O! 50 TP. Halt, halt. Turik. O, esetka, esetka idzie. Ładnie. No normalnie spodobałeś mi się. No. O, fuck. Arta. ST1. Dźgnął się. Uch. Na całe moje szczęście. Tylko ta arta będzie mnie denerwować teraz. Ten ST1 podoba mi się, fajnie wygląda. No i dinga. I ma być to niby ten. Dyszka niedługo. Jestem ciekaw, czy tak zrobią z nim. Uj. Podjedzie. Pojechali? No i mostem pojechali. A może tak tego Riko przytemperuje. Co? Konkurencja się zrobiła? O, fuck. Nie, nie, nie. Padaj. O, 1000, o matko. No, troszkę kolega przelał w SMS-ach, bo w SMS-ach, ale no, dziękuję bardzo za każdego donate'ika. Czy to SMS, czy PSC, co tam jeszcze są. Za... No i za całą resztę, o. Dziękuję bardzo, naprawdę. Ty też, Speed, już wiele wpłaciłeś, także dzięki też wielkie. Jeśli by mi przelali już tą kasę, którą dostałem od was, to na PayPalu będzie około 5 dyszek. Byłoby ciutkę więcej, ale wcześniej wydawałem na giveaway'e, że troszkę tam poszło. A te pieniądze chciałbym przeznaczyć już to właśnie na skrzynki na przykład. Dostałem w cholerę tutaj, widzę, w tyłek, a jeden strzał dopiero celny, a i się przeciwnicy cofają jeszcze. Muszę się skitrać gdzieś tutaj. Widzi mnie. Ładnie, to z tego jak padam już. O, padłem. Czym cię denerwuje? Zdetronizował cię, nie?
O, siema. Siema. Siema, siema. Lecimy sobie piąteczką. 34. Jak tak można? No, w przyszłym roku duże zmiany się szykują w World of Tanks. Pociski premium już nie będą takie jak premium i OP. Będą zadawały mniejsze uszkodzenia. Penetracja będzie ta sama co jest teraz, ale mniejsze uszkodzenia będą zadawały. Cena będzie ta sama jak jest teraz, także będzie się mniej je opłacało kupować. Chcą zrobić tak, żeby mniej pocisków premium latało po prostu na polach bitwy. To według mnie jest dobre, bo ja nie gram na goldzie. Głównie dlatego, że ekonomia się kłania. Jeśli nie zarabiasz zbyt wiele, no to jak możesz więcej wydawać niż zarabiasz? O. Bitwy powinny być takie, że jeśli grasz średnio czy dobrze, to powinieneś naprawdę zarobić coś tam, nie? A nie jak jest w bocie, że grasz zarąbistą bitwę na goldzie, a wychodzi 100 tysięcy na minusie. No i jak? O kurde. Bardzo dawno na tej mapie nie grałem. Bo jest do piątek chyba maksymalnie, z piątkami włącznie. Na szóstych terach już jej nie ma. No, bardzo to jest. Przedmieście. No. Bardzo dawno już nie grałem na niej. O, T25, znaczy 25 TP. Polski pojazd. AMX LC wykryty. Tak tu lepiej wyjeżdżać nie będę. Bo się może to źle skończyć. A bo dwójkę wykryłem. A mój. Gdzie oni? Dyryryn. Dziwne rzeczy się tu dzieją. T25? Nie, no, T34. T34. No nic nie widzę. Co to za młody mają jakieś? Haki, panie. Panie, haki jak... Ej, co tu się odwaliło? Nie może ty... Tobie... Och, dobra, szyję. O, fuck. Gdzie to działo? Kupiło... No to, żebym skupił. Ja pierdzikam. Nie, tutaj trzeba na tym T34 bardzo blisko wroga grać. Chyba, że... Nie no, nie będę skupiaczki tutaj dokupował. Bez jaj już. No. Co tu piszą? Dawno projektu nie grałem, ale chcę tą WZ-kę skończyć. Jeszcze troszkę mi brakuje. Także nią sobie pogram. Westfield. Na dychy. Dużo dych. Bardzo dużo dych. Po 5 dyszek i 10 tych dziewiątek. Z tej strony lubię grać. Wolę z tej strony grać. Pojadę sobie na górę od razu. Do góry. Pojechali. Może puśćmy sobie wiadomości od tego Rika. Co on tam dawał. Co on tam napisał ciekawego? Rico, trzymaj jeszcze trochę drobnych D14 złotych. Dzięki. Dzięki, dziękował. WZK 111.14 STLV.
Kurna. Obieg 257, dinga się z boku. Co za zbok jeden, normalnie zboczeniec, panie. Trzeba uważać. Na tyłek. Że tamten pojazd naprawdę tak dinga z boku, bo to jest zbyt OP, wydaje mi się czasem. O, ma tą depresję działa. O, fajnie, strzelił, strzelił, strzelił! Dawaj tą SET, SET, dawaj! Jezus, ile muszę wyjechać, żeby zadać uszkodzenia im? O, fuck. A się przymierzy w Janusze. Janusze i Grażyny. 3, 2, 1. Dobra. Bo mnie... Dobra, wolę skrzynki, bo mnie będzie prowokował. Świecę się. Żaróweczka. Dupeczka się świeci. No te mnie to denerwuje. Tam SRV stoi jeszcze. Nie wiem, co tu zagrać. O fuck, o fuck, 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 fuck. Cofaj się, cofaj. Obyć się dingo za 550. Ładnie. I wiem, gdzie jest. Kurna. Aha, deprecho, moja depreszko. Tak w ciemno trochę strzeliłem. Bez przycelowania dokładnego. Jeszcze ten obiekt tam stoi. A gdzie on jest? Janusz! Potrzymaj piwo tylko. Nie widać go. Zdałoby się chyba pozycję zmienić, tylko na jaką tutaj? To jest 2-4 już. O matko bosko kochanu. Co tu się wyprawia? Tam by się zdało, jakby wyświecili ich. Nie wiem, cofnę się chyba. Albo zmienię pozycję. Pewnie telefon ojcu zabrał i wysyła. Nie wiem, możliwe. Chyba, że tyle zachomikował. Ten tam. Na drifcie, na drifcie, na ręcznym, panie. Tak, piękny strzał. Panie Krzysztofie, piękny strzał, taki nie za dobry. No i do olo, i do. Do ładnie. Co? 368? Janusz. Co to za losowania? Co to było za losowania, się pytam. Kurna. Alina! Alina! Dobra, odejść zerwał. Nie wnikam, nie wnikam. Czy ojcu zabrał, czy nie. Ważne, że przelał. Nie. A Janek, Janusz. Dobra, padasz, Janusz. Mhm. No to po mnie. Jo, jo, jo. Objadek gnoja. Ingrą się jeszcze. Nie no, nie no, 8. Aha. Nie. Żyję jeszcze. Co? Ej, ja pierdolę, ile by mi się brakowało? Nie, kur. Tak niewiele. 2400. W tej bitwie 2300 dygnięte, ale fart, naprawdę fart. Przecież mogliśmy dwa razy ściągnąć już. Na dawno nie jechałem. Może tak się spytam grzecznie. T53 grałem ostatnio. O, może T52. Czołg, który dostaliśmy w prezencie od Wargamingu. Znaczy, część osób dostała. Linia Zygfryda ma, ale losowanie na czwórki.
U apencji przypominam. Proszę tam zostawiać ładnie, klikać. Łapencja w górę, ważna rzecz. Jaki tytuł? Dawaj Speed, jakiś tytuł ciekawy, co? Na dzisiejszy filmik. Bo zaraz to zmienię. Edytuj. Jaką tu dać nazwę na ten dzisiejszy stream? Nie lubię poniedziałku. Tylko w próbie Speediego. Czekaj, co tu się wyprawia? Może tak się spytam. Dobra, serwał. Za daleko, za daleko. O, jest. Aha, fajnie. O, matko kochaną. Gdzie te M3? Idziemy po nich tam. Ajba, dajba. Jeden szał. Chcę zankrzanić. Nie zdążyłem go przebić. Znaczy wystrzelić w pocisku, a szkoda. Oj, szkoda bardzo. I tak niewiele brakowało. Mam dosyłacz na nim? Nie mam dosyłacza. O, skrzynki. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, otwieramy te. Miciu, piciu. Badziejstwo. No chociaż te naprawki jakieś zawsze wpadną, coś czwartego poziomu. Drugi, on to słabo. No i lipa trochę. No dobra. Choineczko, choineczko moja kochano. Ja szukam z czego? Z nowego roku, nie? Chyba tak, nowy rok szukam. Magiczny nowy rok, to nie. Czwarty poziom, to nie, lecimy dalej, no a WZ-ka wróciła. A ile na WZ-ce się udało zrobić? Zawsze jakieś kredyty wpadają, to jest fajne. Albo kredyt narwony, jak się ten. A niech będzie kredyt narwony. Najlepsza pręka w bocie. Według mnie. Blizno, nadychy, nadychy. No, ciężko będzie. Dziewiątki dyszki. Mam nadzieję, że już niedługo zmienią to. Oj, ten matchmaking.
Halo Twitch. Magic. Defender. Nie no, kupię skrzynki, spróbuję tego Defendera trafić, ewentualnie ISA 3A. Ale to jak mi kasa przyjdzie na PayPal, a to jest od dnia do 5, czyli gdzieś w środę, czwartek powinno być. Mam nadzieję. Jadajemy. Kto nas tu jeszcze ogląda? Zapraszam do dyskusji, do przywitania się. Nie gryzę, naprawdę. A jak gryzę, to delikatnie. Tak, nie tak, nie tak, Krzysztof. Nie wydurniaj się. Opik, nie wydurniaj się. O, ale strzał. No. Headshot. Myślę, musiał cofnąć się, musiał cofnąć. Pisał. Jak tam Defender? Nie odważysz się, nie wierzę. Jedziemy po lwa. Aha. Tutaj E5. Tyry, tyry, tyry. No i trochę niżej. No, nie wyjeżdżaj. Dobra, wykończyli go. Z drugiej strony, z drugiej strony. Daje dupy. O, się dźwignął. Ale w gąskę wchodzi, nie? To jest dziwne. Uj, na gąsce. Dobra. Co się robi w tej bitwie, o dziwo? Ściągnąć się go nie udało. Dobra, ściągnięty. Także już mam jakiś spokój. No, co? Ja go dam. Jaćka się dingła. Co ci ludzie wyprawiają to? Dobra, skończony. Jest skończony. Co tam zostało nam? Jeszcze coś zostało do zrobienia. Ale tutaj jest na pewno nie. Całe stado się... Arta się utopiła. Gdzie ona się utopiła? O, radioter. O, gdzie ten radioter? On się skitrał. A jest radioter. Gdzie ma radioter? Dobra. 1803 fragi. Jakoś to idzie. Nie najgorzej, szczerze powiedziawszy. Spodziewałem się, że będzie jednak, jak nie trochę, to o wiele gorzej. Jedziemy, nie wiem, gdzie Ster V stoi. Ale się nie będę przejmował, jedziemy po Charriotera. Charrioter, żeby tu mnie wykryło. Ewentualnie ja tu wykryłem. Aha. Przewęczu, kochany. Ostatnio tam trochę się namieszało, wiesz, a w ogóle dali trochę aktualizacji, coś tam ostatnio nie działało, ale no dawno się grałem, z miesiąc prawie, trochę nie grałem. Ciągle coś w łocie jest do robienia, wiesz, i to jest też to, że nie mam czasu, wchodzę na kompa na półtora godziny właśnie na live'y, ewentualnie coś tam nagrać dodatkowego i tyle mnie widać.
Na komputerze ostatnio. Próbujemy coś tam piątego poziomu zrobić. Tworzenie. Piąty poziom. No i losujemy. Boże Narodzenie. O. No, a gdzie to będzie? A tutaj podwójne. Tak, no. Kurwa. Radzieckie, ale Boże potrzebuję chyba. Boże. Czekaj. Co ja tu dostałem? Ale w Synaj. No, za Isy chyba to było. Tak, za Isy. No to fajnie. Doświadczenie troszkę wpadło. Topce. No, grałem na dychach. Uziwa, grałem na dychach. Jestem najlepszym pojazdem w tej bitwie. I 44 tysiące do przodu. Można? Można. No, otwieraj. Powymieniamy. Kolejne coś piątego tieru sobie weźmiemy. No, same pierdółki. Na czwartym poziomie. Co to jest? Co to jest? To zobaczył. 750. Podaj. Puszcz. No dobra, losujemy znowu. Zobaczymy, co się trafi. Wiewiórek. Magiczny nowy rok. O. Fajnie. Ten wiewiór. Wiewiór, ty. No to nic, pojedziemy sobie kolejną bitwę. Pewnie wolno, dobrze mi się gra. To jest fajna prymka. Alfa trochę mała, ale da się grać. Lakeville. Na dziewiąte tiery tym razem. Do miasta pojedziemy. Tam mam największe szanse. Istrzy. Czołówka by była. I ciekawe, na czyją korzyść. Jak tam, Speedy, już te lampki świecisz? U mnie już zaświecone. Progetto IS-3 AMX, coś jeszcze jedzie? No, oczywiście Carnarvon. A poza tym? Chyba nic, na środku też widzę tak piękno z deka. No, na dworze. Lubię ten okres świąteczny, fajnie. Lubię świecidełka właśnie tego typu. Gdzie ten jest? Aha, on tam dalej jest, to nie, to mnie nie ratuje. Patrz. Nie wierzę. Nie. Czekaj. Ruszy tyłek? Tak. A był taki przeszok. Nie zdążyłem. No nie. I can't believe it po prostu. No. Ach, luftę. Idziemy. O, SU jest na dole. Idziemy po SU. Suczkę. Dawajcie, wyjął mnie. O nie. Jeszcze zdążył strzelić, no. Co za frędzol.
No, też bym chciał. Już jesteś donatorem, to niezłym, także naprawdę dzięki wielkie, nie? Jak nas kanał ze 100 subami, to i tak jest naprawdę nieźle, wydaje mi się. Jesteście wielcy, no. Co tu więcej można powiedzieć, no? No nic za bardzo więcej, no. Jesteście super. A jeszcze jak bierzecie udział na czacie, także wtedy to już jest w ogóle naprawdę fajnie, jest z kim pogadać. Czasem się pochichrać. Siema Miszczuniu, no o! Wiesz może czemu mam problem z połączeniem bota do Faceita? No siema, siema, a nie wiem. Nie wiem czemu. A dziwne to rzeczy mi tu Miszczuniu opowiadasz. Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzieś był Conway. Chodź, Konkia. Co tam Miszczuniu słychać ciekawego u ciebie? W tym wielkim świecie, przepełnionym złem i rozczarowaniem. Zdąży obrócić? Chyba zdąży. Wiedziałem, że zdąży, a i tak czekałem do końca, no. Kurna. Jedziemy po niego. Jestem ciekaw, czy jest odwrócony w moją stronę. Jeszcze Amix gdzieś tam z tyłu. Dobra bitwa. Próbuję połączyć kurwa i wyskakuje mi to. Wystąpił nieoczekiwany błąd połączeń rejestracji. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznym. Wiesz co, Miszczuniu? Skontaktuj się ze wsparciem technicznym. Nie wiem czemu tak taki błąd wyskakuje. Coś pewnie od strony WOTA, no bo co innego. Innego wyjścia chyba nie ma za bardzo. Esterfan dawno nie grałem, znaczy dawno. Ostatnio grałem, ale rzadko nim rzadko gram w ogóle nim. U mnie spoko, mniej z WOTA gram, mniej się denerwuję. Ja podchodzę do WOTA, kontaktowałem się z nimi 2 razy. Aha, i nic to nie dało. To lipa. El Haluf, znowu los. Ale same dychy, dobra, to spoko. I 3 dni mi nie odpisują. No to standardowo u nich. Jeśli chodzi o mnie, no to ja gram WOTA dla frajdy, tak? Nie gram na goldzie, jak widzicie zresztą. Nie korzystam z golda. Bawię się po prostu, no. I ogólnie dosyć dobrze mi idzie. Poprzedni kontrakt miałem 4 lata, żadnej dyszki nie miałem. Nie szło mi totalnie. A tutaj już mam 3 dyszki. Niedługo będzie 4. Naprawdę już mógłbym mieć 4, bo mam 121 odblokowaną, ale nie mam kasy na nią. Kasy na niej? Na nią? No na nią. No, polska mowa taka trudna. Jak to się nie da już grać dla frajdy? Właśnie ja gram dla frajdy, mi się dobrze gra. Nie przejmuję się, wiesz, ludźmi, gram sam sobie. Właśnie tutaj, nie? Jak gramy randomy jakieś. Kasy nie masz... Co? Czekaj, kasy nie masz do bez golfa? Także nie, mi się dobrze gra, naprawdę przyjemnie ostatnio. Mam wyrypane na wszystko, na te pręki, całą resztę i na same pręki kurwa. nie masz pręki, nie masz kasy, nie da się grać. No to jest problem, jak nie masz hajsiwa. Ale ładnie zerwał. No, kurwa, świecą mnie jak żarówkę jaką. Ja dużo zarabiam dzięki, dzięki czemu? Dzięki tym, nie kontu premium, tylko tym rezerwom osobistym. Dużo dają, nie? Jak dla mnie naprawdę dużo dają. O sobie uruchomię i zawsze coś, to tam dodatkowo wylatuje, kaska dodatkowa. Dobra, zerwał, zdążył jeszcze zerwać. Nie zaświeciłem się. Też fajnie. Ewentualnie spróbuj sobie w AW pograć, Miszczuniu. Też gra podobna do WOTA. Mniej na pewno czołgów, premium i tego typu rzeczy, nie? I tam normalnie zarabiasz, o może tak powiem. Grasz dychą, to zarobisz naprawdę o wiele więcej niż 5 czy 6. No, także... Jeśli chodzi o ekonomię, to AW na razie wygrywa z WOTem. Kupiłem ostatnio 11 skrzynek chuja, żadnego czołgu, tylko 9 dni premium.
No szkoda, że żaden czołg nie wpadł, no ale z drugiej strony trochę Dream Premium wpadło, nie? I Golda. Także chyba tak tragedii wielkiej nie było, nie? Widzisz, a trzeba było mnie dla mnie przeznaczyć. O, to, czekaj. Zaraz wyjadą jakieś frędzowe. O, jest. No ładnie, obej 430. No i się nie podjadą, a raczej. No 6 dyszek gold. Próbowałem gąskę w ruchu mu ściągnąć, ale mu nie pykło. O, boczkiem idzie. Tak. I się świecę. Co to jest? 2,5 golda dałem na zmianę niku i 2 zostało, nawet miesiące nie kupię. No, no to jak nazwy zmieniłeś, no to co innego. No widzisz, no. Co to za lagi lekkie były? Dobra, zerwał Baczation. Nie cofaj się. Chodź tu. Do nogi. Dobra, padłeś. Czemu na tym Esterfale mam lagi? Grałem niedawno, nie było żadnych lagów. W ogóle nazwa Niku to jest jakaś masakra, jeśli chodzi o dobra, gąska święta, jeśli chodzi o wydanie 2,5 tysiąca golda. Serio, przesada lekka. Co tam się dzieje? To jest lekka przesada, 2,5 tysiąca golda za zmianę Niku. Dajcie spokój. To jest ile? 4 dychy trzeba wydać, nie? 40 zł kuźwa na zmianę niku. No patola jakaś, nie? Dobra. Dobra, to zupa z bobra. Zerwał jeszcze raz. I lagi. No, no szlak mnie trafi zaraz. No. Undergawagen ładnie pozrywał. Patriot do kupienia. Tak, czaskam i już się prawie 3000 demetrów zrobiło. Także ładnie. Ja nie mów Leszczu, że zjedziesz. To za pipa. No co za cipa, no. Ja pierdykam. Jak się tu nie zdenerwować, jak tak ludzie grają. Full HP miał, to wolał zginąć, a tak naprawdę bitwę mogli wygrać jeszcze. No ale teraz jak taka cipka zjechała, no to raczej nie wygrają. Gdzie ten jest obiekt? Super. Jedziemy. Mogłem jeszcze zrobić trochę damage'u. Dobrze, rozpędzam się dosyć fajnie. No widzimy i co. No cofnął się. Grill gdzieś stoi jeszcze. Aj, obiekt zgrywa. No tyle dobrze po spocie, no ale spot mnie nie interesuje akurat na Esterfale. No wolałbym jednak damage. Damaszek. Artyom gdzie jest? Artyom! Duszek 2000 miałeś, no. No nie mów, że kolejny padł, no. Fucking shit. Idziemy po grilla. Powinni dać możliwość zmiany. No, no mogliby dać chociaż raz, nie? Zmiany niku za darmo. Ale nie, no bo po co, nie?
O, się skitrał, Janusz. Janusz! Leszczu. Paduj. Dobra, o jest, fajnie. 3,5 tysiąca. No, dobrze gada, polać mu. 3 kisy, 600 demetrów, no to super. Ja jeden kill i 3,5. Ester V się kręci. No, te badziewiaki. Lugista Sniper. 3,5 tysiąca. Dobra bitwa, dosyć. 11 tysięcy do przodu. No teraz ciężko wyjść na 0 albo na minus, bo dostaje się, że dodatkowo, czekaj, dla nich to już głównie kasa się liczy. No, wiem, ale to jest firma, nie? Jak się właśnie zliczysz z tym, że to jest firma i oni chcą też zarobić, muszą zarobić. Jeśli my gracze chcemy, żeby gra istniała, no to oni muszą takie rzeczy robić, niestety. Jak każda zresztą firma, nie? Dlatego ja się z tym pogodziłem już. Ale trudno, no co? Nic nie zrobimy. No co to? Na co to będzie? O, dobra. No to jak tutaj, tutaj może być. Dobra. No i zaraz będzie Charioter odkupiony z powrotem. Jeszcze trochę. Uzetko, chodź tu do pana. Pan cię kopnie. A ile mam zniżek już z tych kolekcji? Zobaczmy sobie. 20, 28 na zarabianie. 21 na zdobywanie doświadczenia bojowego. I 21 na wolne doświadczenie. I 21 na załogę. Jeże fajnie. Na kolana i do pana. No, dokładnie jeszcze, dokładnie. WZ-ka. Jedziemy w WZ-u nią. WZ-ka. Karelia na topce, ładne losowanie. Na ósemki. Mogło na siódemki, no ale niestety nie dyrydy. Jest, pojedziemy tam. Ta dziesiątka też jest fajna. Dosyć ciekawa. Mogliby tu dodać jakieś tam skrzynki, nie wiem, jakieś koce, cokolwiek, hełmy. Zawsze by to lepiej trochę wyglądało, wizualnie. Standard wejdzie. Na gąstę? Nie. O, fartowny strzał, naprawdę to był fartowny strzał. Bez skupienia. I udało się w boczek trafić jeszcze, w E4. O, fuck. A teraz przycelowałem i poleciał pocisk bardzo nisko. Niestety bardzo nisko poleciał. Gdzie one są? Spotować mnie tam, spotować. Gdyby to była premka i kosztowałaby ona, to by dali przecież. O, Shelly, nie, Revaloris. Ładny strzał, 510. Ale o czym mówisz, mistrzu?
Gdyby to była premka, daliby za 200. No nie fair, niestety. Dobra, ładny strzał kolejny. 1500 już mamy nastukane. Muszę bać na tą T-95. Pomoże mi tutaj krzywdy zrobić troszkę. Ale ten pocisk poleciał. Znowu Zetka, tak jakby ją dali. Niby na dziewiątym tierze ci chodzi, tak? Jakby dali premkę na dziewiątkę. No, nie wiem, czy to było ciekawe. Czasem zbyt OP, wiesz. Nie, no kurde, chujnia spadają naprawdę. Nie wiem, co celować. No, ładnie wchodzi. Uwierz, że jakąś skrzyneczkę czy coś, żeby dali. A tutaj, tu mi chodzi, wiesz. O, na wieżę, jakieś tam detale dodatkowe. No, fajnie by było. Do wyglądu, nie? Sam wygląd mi chodzi, żeby poprawić w nich troszkę. Ale stał dobrze. No, 2500 mamy. Ładnie, ładnie. Lag jakiś, lekki. No, ale tak mówisz, pewnie tak by było, że... No teraz się dingnął, jak mu 300 HP zostało. Że jakby dali jakiś tam dodatek do wizualny, do wyglądu, to pewnie wystawili, nie? Jako czołg premium, super, premka, zarąbista, panie, bracie, tylko... Dobra, ten padł. Rykoszet. No, żebym fartownie strzelił, naprawdę. Ja spadam zaraz po XP, zostało mi już tylko 200 expa do 120 dynki. No mam ją odblokowaną, ale na razie jej nie kupuję. Okej, Speedy, spoko. Na razie jej nie kupuję, nie opłacam się za bardzo. Nie jest zbyt przyjemna niestety do gry. I wizualnie też mi się nie podoba. To jest też takie kryterium, które lubię uwzględniać. Bardzo mi się podoba WZ-ka 120. A walić ciebie tego taranem, a kolejnego pociskiem. No kurwa. Dobra. 2800, ładnie. Gdzie jest ten standard? WZ-ka 120 bardzo mi się podoba, a niestety... O, ale bokiem stoi badziewnie. O fuck. RHM jeszcze, dobra, dingo się, nie ma pocisku więcej, kolega. A skąd on dostał? RHM-ka gąska, ładnie, 3300. I została arta jedna, która jest tutaj. Nie zdążę już chyba przeładować, bo to chodzi o przeładowanie głównie. No, nie zdążę. A szkoda. Ale dobra, 3300. Ładnie, wydaje mi się dosyć fajnie. Coś tam się zrobiło. No byłem maszyną topową, to też trzeba wziąć pod uwagę. No ale gicior. No, drugi w tej bitwie. A pod względem damage'u? Najwięcej. Kolejne te małe pudełka. Zawsze tam jakieś kredyty dodatkowe wpadną, jakieś apteczki. Nie bywa dziwiaki, ale zawsze to coś do przodu. Dużych apteczek trochę mam, sprzedam je. Zestawy też niepotrzebne. A niech se będzie, to niech se będzie. Przydadzą się zawsze. Aha, to są 134, także opchnę to. Obiekty jakieś niepotrzebne. Reszta niech sobie stoi. 2,5. Lecimy. WZ-ką jeszcze jedną bitwę. Autostrada, nadychy.
Pojedziemy do miasta naszą wózeczką. Kadłub ma chyba z tego, nie? Z te dziesiątki. No, ten sam kadłub. Jak nie bardzo podobny. Chyba ten sam. No. Ten sam kadłub. Wieża trochę inna. Dzik, który nie jest już taki dzik jak kiedyś. No spoko, Miszuniu, trzymaj się. Powodzenia tam w biciu. Doświadczenia. Ale ten dzik ruszył. Chyba jakiś ten stary gracz, który kiedyś miał właśnie dzika, myśli, że dalej jest taki OP. No pojechał tak no, typowo do przodu, hajba lajba. Ja nie dam rady, no i pojechał i padł. W ciągu minuty? No, w ciągu minuty. No i se... No super, nie? Jakim to cudem gąskę. Wiem, że on już przeładował. Dobra, dymnął się. Ale dupowato. Tak. Dobrze, tylko rykoszet. Dobrze, że tylko rykoszet. No bez jaj, no co tu się odwala dzisiaj? Znaczy dzisiaj w tej bitwie. Gdzieś. To niestworzone rzeczy po prostu, no niestworzone. Obróci tą wieżę. Jechałem jak wafel zwykły, no ale... Trudno. Przeżyję to jakoś. 6 sekund. Siema nagrywający, siemano. Co tam słychać u ciebie? No super, aha, mnie udupił teraz. No tylko gąska i raczej na gąsce się skończy. No wie... aha, zniknął. Tylko zniknął. E75 tam na górce stoi, to lepiej nie wyjeżdżam. No. Pisek. Dobra, wchodzi w końcu. Jakiś dobry strzał. I te E75 tam stoi. A ja się dźwignął. Zbyt duży kąt. Dostał. To dobrze, dobrze. Jakieś tam lekkie zawieszki mam. Cofnie się. O, ładnie. Jeszcze jeden strzał wchodzi. Koleś się wycofuje. Moja mama kupiła mojemu starszemu bratu
Paskarkacji mówiła, żebyś się ze mną podzielił, chciał dać donate, ale nie chce się podzielić, diakiel. No trudno, no co? Co zrobisz? Tak to już jest ze starszymi braćmi niestety. Rządzą się nie swoją kasą. To bywa, nie? O fuck, no gdzie to poleciało? Już jestem bezpieczny, także... Ufa. Jest obiekt. Znaczy obiekt. Typek jest typek. Co za typ. Idziemy. Dupa, dupa, dupa. Fajnie. No próbuj, próbuj. Dobra, wykończony. Kolejny. 2500. No i chyba się skończy na tym. Jak pójdę powiedzieć tacie, to mi da całego. Zero opening, mówisz? To dawaj, zobaczymy, co tam wylosuje ciekawego. Ja jadę tutaj. A on to był dobra. Trudno. No, słabo. 10 tysięcy do przodu. Nie najgorzej. To WZ-ka. Overlord na topce, na ósemki. No to super, Ansho. Subcio, subcio. Co tam nagrywający poza tym? Że brat nie chce dać ci tej karty, face card. Karl, no masz. Pewnie misję robisz jakąś, otrzymaj. Z chęcią pomogę. Tymi lagami to się człowiek ma. No, jeszcze tak trafił we mnie. Chujek jeden. No kurwa. No nie, nie. Nie. Nie kurwa. Wydoi mnie do zera. Ja pierdykam. O kurwa. Co to było w ogóle? Co tu się od Janie Pawła? No masakra jakaś. Kuźwa. Czołg na topce, kurde. Brak słów po prostu. No debilem to trzeba się urodzić. Dobra, też jest taka czwórka. Ile mi tu brakuje do tego? Od groma jeszcze. Mój brat kupił mi złoto do WOTA, bo byłem u niego na kompie zalogowany i się nie strzelił i to za 29 zł. No to spoko, nie? Też gra WOTA?
No ja bym też takie pomyłki chciał, żeby się zdarzały. O kurde, prowincja. No, jak tam speed opening? Udało się coś ciekawego zrobić? Znaczy zdobyć? Padło ci coś ciekawego? Lagunie, lagunie. No, na szóstki. Damy radę, damy radę. Ktoś tu jedzie ze mną? Halo? Halo? On hija. Schnella, schnella. Ostro wyjeżdżamy, wyjeżdżamy ostro. Dodawać na nich tam. Nie, dobra. Żartowałem oczywiście. Cofamy się, cofamy lepiej. To jest przecież wolna przestrzeń. Stuart. Stuart. Lagi mam, kurde. Oho, KW1S. Nie, no ludzie. Dupowato. Lagi są tu dupowato. Aha, tędy nie cofnę się. No, kawuk ostro jedzie. Zwyczajmy się tutaj. No serio, nawet gąski się nie udało ściągnąć. Kamo do grilla. No to spoko. Aha, ja padam. I teraz musi zrobić grilla. Żeby wyglądało to fajnie. Dzięki Speedy. Co się stało? Zawiecha jakaś. M4 improved. Ej, no to fajnie. Przypaczunie, dziękuję bardzo. Naprawdę, Speedy. Raz jeszcze dziękuję. No i dobra, to my też robimy opening. Hurra! Dobra, przechodzimy do openingu. Otwórz. Jesteś Speedy wielki, naprawdę. Otwieramy skrzynki świąteczne. 500 golda. Takie gówno jakieś. Dzień konta premium i 250 golda. No i ostatnia, trzymamy kciuki za Isa 3A. Czekaj. Turan, kurde, prototypus. Aj, no i 250 golda, ale naprawdę dziękuję bardzo Speedy, naprawdę dzięki wielkie. Prawdopodobnie jutro też będzie jeszcze powrót do garażu, zobaczmy sobie, gdzie jest Turan. O, tak wygląda Turan. Kurde, myślałem już, że Isa może trafiłem, albo Defendera. A jednak nie, no ale 1000 golda wpadło, także dzięki. Konto premium na 24 godziny, zawsze to coś. Naprawdę, jeszcze raz Speedy, wielkie łapka w górę dla Ciebie. Dzięki. Co, pojedziemy sobie bitewkę Turanem? Zobaczymy, mam tylko załogę jakąś. A raczej nic ciekawego. No, pojedziemy. Jedną bitę w łonie. Na tym pojeździe. No, włączam. Przyspieszenie. Przekwalifikuj. Liczyłem na jakąś ósemkę może, no ale
Nie udało się tym razem. Mamy Turana. Jeszcze jest zamiana? Nie ma już. Ale pewnie się pojawi jeszcze do końca tego miesiąca, także bym sobie wymienił. Dobra, to pojedziemy jedną bitewkę nim. Zobaczymy, czy się sprawuje w jakiś sposób. No, ty Speedy troszkę lepsze nagrody trafiłeś. No. Bo tobie kamo wpadło jeszcze. W przedmieście. No, plało się 29 zł, 1000 golda, piątka i dzień premium u mnie. Za tydzień. Może ci się uda 8 trafić. Ja może za 2 dni coś kupię, jak mi przeleją kasę w końcu. Bo chciałbym w końcu coś trochę trafić ciekawego na live. 12 sekund, znowu mapka w przedmieście. Tym razem na Turanie. Piątka. Niemiecka, średnia, z tego co widzę. Chyba średnia. Więc jedziemy, zobaczymy jak się to sprawuje. Wolne bardzo. Depresja działa. Ładna. Elewacja, też fajnie. Zobaczymy czy to jest dobrze opancerzone, czy jak to wygląda sytuacja z nim. Jeszcze średni, tak. Aha, nie mam naprawiarki. Odwalam manianę, normalnie. Padam. Trudno, długo nie przetrwałem na tym pojeździe niestety. Ale dzięki, nie? Fajnie. Fajnie, że jest. Zawsze to jakaś premka dodatkowa. Raczej grać nim nie będę zbyt często, ale jest. Także fajnie. Wydawać się go nie opłaca, jak widać. Bo tylko 340. Co, Pluto, nie chcesz na piątkach zagrać? A jesteś? Jesteś. No dobra, to chodź, zagram sobie z dwie bitewki na piątkach. Gdzie to było? Już Pluton. Nie, na tej piątce. Na tej piątce. Ja może bym gotów. A potem, dobra, no to spoko. Jak później, to później. Ja sobie zagram. O! Zagram sobie 60 TP. Autostrada na topce na 9 tym razem. Znowu mapa autostrada. No i Speedy, wróciłeś na prowadzenie. Bo paczka kosztowała chyba 29 zł, nie? Także już jesteś znowu na topce. Dzięki wielkie, naprawdę. Idziemy tym hegemotem polskim.
IMX. Mój bicie mieli. Tak. A mój... Niech stracę tutaj tego spota. Udało się przejechać. No nie, już wszyscy tam pojechali. Jednak nie. No kur, gdzie ten strzał poleciał? Ej. $350. Dlatego go nie sprzedaję, nie opłaca się. No to bym wyjechał. No obydwa celowane ze mnie. A ty za M4 Improve? Inga się. No ja nie wiem, gdzie te strzały lecą. O, shit. Aż tyle tego też jest. Muszę iść po piczku jakieś. Bo mi w gardle zasło. Aha, no to nie, no fajnie. Jeśli we dwóch tu bronimy całe flanki, no to super. No dopiero teraz zauważyłem, że nic 1 do 10. Czy was pofleniło tam już całkiem, co? Zresztą nie? Nie, no fuck. Dobra, dźwignął się. Wypycha go. No. No. Walą jak chcą. No niestety. Więc już wpadam. No, ten tak to uratował. Jeszcze dźwignąłem się na koniec. Jeszcze się dźwigają. Dobra. No i po mnie. Idę po piśku jakieś. Dajcie mi chwilę. Jestem. To. Aha. Nie. Kardarwon. Niech jedzie. Linia Sekryta, same ósemki.
Coś tu ciekawego się dzieje. Narwon, a to z drugiej strony. Jedzie lów. Będzie bicie na niego? Będzie bicie na niego. Jeden strzał. No i się skończyło. Nie, nie skończyło się. No i chciałem w gąskę mu ściągnąć. Nie udało się. A taki dobry plan był. Jak chcesz speedy, to po tej bitwie możemy zagrać jedną bitewkę na piątkach, które wygraliśmy dzięki tobie. Ja spadam. Trochę czasu z rodziną spędzić trzeba jeszcze. Siema. Będę cię trzymał ile się da. A trochę się da. Nie masz naprawiarki. Aha. No trudno, no zerwałem raz. Aha, no nie dało się. Nie dało się inaczej. I to za 400 friendol jeden jeszcze. Odważnie. Wszystko się dinga od niego. No dobra, się dingnąłem. A, bo ten tutaj broni, tutaj broni. Jeden strzał. Wiem, że jestem 50 TP jeszcze. Ja się będę dingał kogoś. O, oh, fuck. Ale farciarz, no. Dobra, wydojony. Bardzo mnie to koncentruje. Dobra, ten wykończony. Dwa 600, o matko, nie, dobrze, dobrze. Jest lew. I lew jest na ogryzku. No. Lew wykończony. 2800, ładnie. Eltek. I tylko się dingo. Potem strzela. No i po mnie, 3300. No, ale coś tam porobiłem, 3300, 1500 odbitego. Mogłem się cofnąć, bo ten skorpion był wcelowany we mnie. Niestety. Siema Krzychu, siemano. Co tam słychać? Trzy skrzyneczki otworzyłem dzięki Speediemu i wyleciało mi 1000 golda, dzień konta premium i Turan. O, taki. Taki to pojeździk. Wyleciał mi. Okej, okay. Jedną bitewkę sobie ze Speediem zagram, ja spadam zaraz. Bombail! Nie? Powiedz coś. Wojtek. Co tam chciał usłyszeć ciekawego?
Jak tam poniedziałek minął? Dajcie mi chwilkę, ja zaraz wrócę. Dobra, jestem. Plutonik. Gdzie jest Kiper? Już Pluton. Spoko, ogólnie to dzień jak codzień. Zaraz wracam. Ok. No właśnie, coś tam podostawałem, nie? Czekaj, poczekaj. Zaraz coś tutaj powymieniamy sobie. O, mogę, na piąty. Fajnie. Oj, ósmy poziom wpadł. Dobrze. Załogantka chyba przy okazji. Tak, załogantka. Co tu mogę zrobić? Tu nie mogę. Podobowanów. No dobra, spoko. No, co? No. A ci powiem, że chciałem tę M4. Ja bym wolał Defendera. Ale to, co się trafiło, to się trafiło, nie? Także fajnie. Dziękuję. Naprawdę jeszcze raz ci dzięki, Speedy. Boże Narodzenie, radzieckie. Boże Narodzenie, wolę. Coś tam mogę jeszcze? Oj, Wojtek. Spokojnie. Fajnie, że się trafiło coś takiego. Że dałeś szansę. Aha, załogantkę potrzebuję na pewno. Wybierz to na pewno, wybiorę sobie Carnarvona. Chariotera, przepraszam, Charioter, Charioter, gdzie jesteś? Gdzie jest Charioter? O, jest Charioter. Wybieram. Wybieram cię, Pokémonie. Dobra, zwerbuj to. Kogo ja muszę zwerbować do tych radzieckich moich panów? Tutaj. Kierowca mechanik chyba to jest, tak? Kierowca mechanik. No to dawaj. Nagrody. Zwerbuj. ZSRR. To średni. T34. Kierowca mechanik. A biery. Pani Ruda. Czyli Rudy 102 będzie. Jest. Tyk. Co my tu możemy sobie wziąć ciekawego? Aha, naprawy sobie weźmy lepiej. Przydadzą się na pewno na kolejnych poziomach. I zostałem jeszcze na kolejnym. Aha, tu jeszcze jeden mogę włączyć. Atut. Hamowanie. Czekaj, zmniejszenie. Celność. Celność wolę podczas jazdy. To są radzieckie pojazdy, także one muszą być celne. Pluton. Jest, dobra. Chcemy wziąć Turana. Weźmy sobie Turana.
Ale czekaj, czekaj. A, to ja wybieram. Dobra. Nie przygotowany jeszcze, bo muszę wziąć sobie jakieś zestawy na pewno. O. Jołki pałki, dobra. Gotów. Lecimy. Lina Mannheima. Na szóste tier gramy. Także jakoś tam wygórowane to nie będzie. Ale też na czwórki. To jest 105 chyba. Nie. 75. O Jezu. Chodź, jedziemy na lewą flankę. Nie no, ten improved też fajnie wygląda, nie? Taki szermanik. Mój to jest chyba Włoch, Węgier z tego co pamiętam. No tak, Turan to, no Turan to jest węgierski pojazd. Także jak zrobię te drzewko węgierskie, ewentualnie europejskie, to na pewno on się pojawi jako zwykły czołg podstawowy 5 tieru, tak mi się wydaje. Ewentualnie na szóstkę go dadzą i tam ze przędziałem, bo to jest węgierski pojazd. No jak wiem, wtedy Węgry były pod panowaniem nie Rosji, tylko Niemców, panie Niemcy. Ach, Janusze lubią tak wjeżdżać, dziwnie. Szybko! No, zobaczmy. O, dingnął się. O, dingnął się. Tak, ty. O kurcze. No to zbyt wiele HP mi nie zostało. Gdzie jesteś? Produ, dobra. Jakoś nie potrafię normalnie tych niskich gierach grać. No nie idzie mi, nie? Oj się namarzą. Okej. Będzie bidzie? Dawać go. No to mnie biją. No super, no nie mogę go przebić. Warum? Dobra, dostał. Z gąską jeszcze. Z gąską na gąską. Arta mnie dobiła. Także od tok się to właśnie prezentuje. Przełączymy się tutaj na Skipper Warrior Speediego, tak zwanego. M4 Improve. Ciekawy pojazd. Na pewno ma pancerz z tego co widzę, dosyć fajny z przodu. Wieża nie wiem ile ma. A ty jakie działko masz tutaj? Jakiś mały kaliber, nie? Nie wyjeżdżaj tak. Bartek Rosłon, siema, witam serdecznie. Co tam słychać ciekawego? 75 masz. Również. A ten, ile zadajesz uszkodzeń? Nie średnio. Jaka penetracja?
Rumul B. No, wycofaj się lepiej. Poczekaj na naszych. No, widzę, że tam prawą flankę nasi wygrywają, także... O, tutaj. Ja bym stanął i poczekał, wiesz? Tylko w tamtym kierunku. Weź podjeźdź na górkę. I spróbuj tego 25 TP pouszkadzać. Pograć na wieżę. Uważaj jeszcze na kląkę, no. Dzięki Speediemu dzisiaj otworzyliśmy sobie trzy skrzynki na live. Niestety, albo niestety, wylosowałem Turana, 1000 golda i dzień premium. Także dosyć fajnie. 92 penetracji ma? I średniej, średniej chyba. Także naprawdę dzięki wielkie jeszcze raz Speedy. A Speediemu wylosował właśnie M4 Improve, którą właśnie jedzie. No ja w tej bitwie nie zrobiłem zbyt wiele chyba, co? Nie, nie rozdaję, to mi rozdają paczki. Na razie nie, jeszcze nie. Panzer Kompanion 4, kawu dwójka tam z tyłu. Prawie na full. Coś nam z szóstek zostało. A, KW85 i pałka. 9 do 7. Niby wygrywamy, ale tak nie do końca. Gdzieś tu kromka jest jeszcze. Zobaczmy tam z drugiej strony, jak to wygląda. O! KW85. O, pączki rozdajemy. To dawaj, Krzychu, dawaj. Wysyłaj. Ja z chęcią przyjmę każdą ilość. Ale może już niedługo zrobię jakiś giveaway. Może na paczki zobaczymy, ewentualnie na Golda. Ewentualnie na kod, na tam był chyba trzeci, trzy. Czyli piątki, tam tego typu rzeczy. No zobaczymy. Padłeś, okej. Okay. To wyjdziemy. Bitwa wygrana już 13 do 9. Także nie będziemy oglądać się do końca. Może pojedziemy sobie jeszcze jedną pitewkę, ewentualnie ostatnia już na dzisiaj. Czym speed jedziemy? Dziewiątką może, co? Bo z tego co pamiętam, ty masz dziewiątkę. Jeszcze... Aj, opuściłeś. No dobra, trudno. Dokończymy, ewentualnie, dobra, zagram jeszcze raz na WZ-ce. WZ-ka 111.1.4. Doświadczenie, doświadczenie trzeba zbierać. Prochorówka. Na dziewiątki. Na dyszki. Baccia Tylion, grill i T10, T100. Wezapkę. Właśnie wziąłem kolejną bitewkę SPD. Ale już będzie ostatnia bitewka na dzisiaj. Jutro coś też zagramy, pojutrze zapewne też. Na pierwszych zmianach zazwyczaj jest tak, że co dzień jakiś live leci, także... Zdążymy pograć. Jutro może sobie zrobimy live typu pojedynek na treningówkach, co? Zobaczymy. Dobra, lecimy. Krzychu, czekam na gotówkę od Ciebie i od reszty widzów, od Rika, od Speediego. Jeśli mi jutro albo pojutrze przeleją, to
Zakupię kolejne skrzyneczki, zobaczymy, co się uda wylosować. Ewentualnie jak coś tam uzbieram jeszcze dodatkowo, to się kupi wtedy paczki dla widzów. I tak do tej pory było, że to co zebrałem, to wszystko przeznaczałem na goldzik dla was. A w ten weekend troszkę tam kaski wpadło, także próbujemy u mnie ze skrzyneczki. Zobaczymy, jak to będzie szło. Czy uda się cokolwiek zdobyć. Na mikrofon kaska jest odłożona, także tylko trzeba jechać kupić. No ale przy okazji wybrać też dobry model, bo bardziej straty kupować nie chcę, nie? Wydaj 160 zł i kup jakieś gunwo. Nie warte tej ceny. Conway, a miałem kupić jeszcze Chariotera. Dzięki, super ziom, nie? Ty to jesteś jednak... O, ładny strzał. Typ 4 heavy, nie? Za bardzo mi się... uśmiecha, żeby w niego celować. Bo i w co tu celować? Nie ma za bardzo w co. Nie wiem. Nie wiem co zrobić. Na dnie, gdzie ten strzał poleciał. Gdzie ten pocisk pofrunął mi, nie wiem. Patrzę, gdzie on. Bardzo agresywnie do przodu podjeżdżam. Zaraz się to może źle skończyć dla mnie. Dobra, hamuj Hans. Dobra, nasi ruszyli. Nawet mnie wyspotował. O, typek. Nie. No co on odwala tym gunwem jednym? Normalnie to jakaś szlak trafi zaraz. Tyle pojazdów tam stoi. Ja nie wiem, gdzie one stoją, gdzie one są. Nic z naszych nie chcę dyspotować ich. No, WZ-ka 131, 132 stoi sobie z lewej strony. Oj, oj, oj. Ej, panowie, ja chcę coś w tej bitwie ostatniej zrobić na dzisiaj. Dobrego. I z Schillinga. Jakby Arta próbowała się teraz strzelić tutaj. Uuu, dużo by zrobiła. Dobra, lecimy. Grill. Ale z drugiej strony. Dobra. Ja nie wiem. Jak te typy tak dingają? To jest normalnie patola jakaś. A, ten się cofa. Dobra, zerwał. No w końcu jakiś damage wpada. Conway. Nie ma Conway. Dobra, Conway ściągnięty. Jeden duży problem mniej. Zostało T69. 69. Patrzę, tu on gdzieś stoi, Leopardo. Gdzie jest Leopard? Prototyp.
I nic chyba nie zrobimy więcej w tej bitwie. A to kto? Morganek 44 Zielona Góra dorzuca się do paczek 6 zł. Dzięki wielki Morganek. Dzięki. To niedaleko siebie mieszkamy, ci powiem. Mam 30 km do zielonej. No taki donajdzie ich na sam koniec. Kończymy zabawę na dzisiaj. Dziękował Krzychu raz jeszcze. No tak, wszystko dobrze pójdzie i jutro kasa się na PayPalu pojawi, to będzie otwieranie skrzyniunek. A to co to? Co? Co to tu się dzieje? Kto nadesłał? Już wchodzimy na stronę WOTA. Ale opening dzisiaj, panowie, ale opening. No. Nadeszły posiłki. A członka załogi dostałem. Ajajaj. Jak członka? Oszukują mnie tutaj. No, normalnie szogun jedne. Już odebrałem go. Dobra. Mniejsza z tym. Kończymy na dzisiaj. Jutro się widzimy, także zapraszam jutro na live'a. Pogramy sobie może jakieś tam pojedynki 1 na 1, 2 na 2 z widzami. Jeśli będą chętni oczywiście. Dobra, ja się z wami żegnam. Jeszcze raz naprawdę Speedy wielkie dzięki za 3 kontenery. Morganek, Krzychu, dziękuję bardzo za donajcika. No i co, żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.